A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 11 i 12 werset. Pewien chrześcijanin w Chinach został aresztowany z powodu swojej wiary i przebywał już od dłuższego czasu w więzieniu. W końcu stanął również przed sądem. Postawione więźniowi przez sędziego pytanie miało ironiczny wydźwięk. Czy wciąż wierzy pan w chrześcijaństwo? Pytany odpowiedział: to nie chrześcijaństwo jest przedmiotem mojej wiary. Sędzia zapytał wtedy: jeśli nie, to w co pan wierzy? Wierzę w Jezusa Chrystusa, a więc nie w religię, lecz w osobę, odpowiedział sędziemu wierzący chrześcijanin. Kontynuując, mówił dalej: panie sędzio, nie zostałem właściwie zrozumiany, gdyż można zamknąć kościoły, uwięzić nawet wszystkich chrześcijan, zakazać wszelkich zgromadzeń, albo nawet spalić Biblię. Lecz czy to wszystko może zabrać z mojego serca Pana Jezusa? On jest wieczny, żyje w moim sercu i stamtąd nie można go usunąć, gdyby nawet mnie Pan skazał na śmierć. To znajdę się wtedy u Niego w wieczności.